witam z nad wody. Minęło prawie 3 miesiące od chwili, gdy ostatni raz byłem na rybach, na węgorzach. Oczywiście bez rezultatów na Murray River. Był to ostatni film, który oglądaliście. No i od tego czasu praktycznie nigdzie nie wyjeżdżałem. Tamten film był robiony pod koniec wiosny 2023, rok to jeszcze był, koniec wiosny, a w tej chwili już zbliża się koniec lata, za tydzień będzie 1 marca, a w marcu zaczyna się od 1 marca już australijska jesień. Trochę wszystko to jest pokręcone, odwrotnie niż w Polsce, no ale tak to wygląda. Praktycznie przez 3 miesiące, przez całe lato przesiedziałem w domu. No i no muszę się troszeczkę wytłumaczyć dlaczego. Ostatnio miałem coraz gorsze problemy z moim wzrokiem, większe problemy. No i już trudno mi było w ogóle się poruszać, w sensie tym, że jechać samochodem. I no nie wiem jak w Polsce, ale w Australii jest tak, że jak się skończy 75 lat, więc co roku jest obowiązkowa kontrola, czy jeszcze można prowadzić wehikuły i czy można mieć jeszcze prawo jazdy do prowadzenia. No jakoś do tej pory mi się udawało, ale niestety no już tak się zaczęło pogarszać, że w końcu musiałem coś z tym zrobić, bo w bardzo krótkim czasie mógłbym stracić wzrok. No 3 lata temu miałem operację na kataraktę na jednym z oku, na lewym oku, ale to oczywiście dużo nie poprawiło. No, w tej chwili miałem operację na prawym oku, na kataraktę, no i jest ok, ale na lewym było w dalszym ciągu bardzo źle i musiałem w tej chwili mieć kolejną operację już nie na kataraktę, tylko na jaskrę, ponieważ mam cukrzycę i to właśnie pogarsza mój wzrok. A gdybym tego nie zrobił, to w bardzo krótkim czasie prawdopodobnie bym oślepł. No i cóż, operacja, już jestem po operacji, no ale jeszcze tak dochodzę do siebie troszeczkę. Mimo wszystko ruszyłem w drogę, bo już nie mogłem w domu siedzieć. Ciągle muszę kilkakrotnie w ciągu dnia zakraplać oczy, no, ale jakoś sobie z tym muszę dawać radę w podróży. No i jestem nad wodą. Przyjechałem na małe, słone jeziorko, na którym już byłem kilkakrotnie wcześniej. Łowiłem tutaj kiedyś brymi ładne, ale tym razem, no nie wiem, o tej porze roku, czy będzie coś, czy nie. Jest dosyć późno już po południu, już o 2 godzin wędki zarzucone, nic się nie dzieje. Pobędę tutaj przez noc. No i jutro z samego rana ruszam na tutaj pobliskie dżety. Będę próbował na dżetach łowić jakąś drobnicę. A pojutrze na kolejnych dżetach kolejną drobnicę. No jest w tej chwili tutaj dosyć fajnie. Troszeczkę był wiaterek, ale już się trochę uspokaja. Jest po południu, godzina 6. O 2 godzin, jak powiedziałem, jestem nad wodą i nic tutaj nie ma, nic się nie dzieje, w ogóle nic, żadnych brań. No ale posiedzę sobie, tak jak powiedziałem, przez noc do którejś tam godziny, a później prześpię, a rano pojadę na jety. Wyjeżdżając z Adelaide uciekałem właściwie od ciepła, bo dzisiaj zapowiadane było 36 stopni, chociaż ostatnie ileś tam praktycznie 2 miesiące były upały, temperatury w granicach 40 ciągle, więc bardzo, bardzo nieprzyjemnie. No a dzisiaj 36 w Adelaide, a tutaj o dziwo tylko 360 km od Adelaide na wschód, ale oczywiście wzdłuż oceanu, bliżej oceanu, i temperatura 23 stopnie maksymalna. W nocy chyba będzie 12-13, będzie fajnie. No i jutro podobnie, 23 stopnie.
No, powiedziałem bliżej wzdłuż oceanu. Adelaida też jest nad oceanem, ale niestety upały tam nie odpuszczają. No, niestety po 2 dniach muszę wracać do domu na ponowną kontrolę moich oczu. A potem, jak wszystko będzie dobrze, będę zaraz ruszał, będę chciał ruszyć do Gippsland, do Wiktorii, być może ponownie na Węgorze. Chociaż z tego co wiem, no to słyszałem tydzień temu, straszna wichura tam, duże zniszczenia, połamane drzewa, połamane słupy energetyczne, dużo miejscowości bez energii, a zaraz potem pożary. Parę dni po tej wichurze zaczęły się pożary w wielu miejscach. Także nie wiem, jaka będzie sytuacja i jaka będzie pogoda w tym czasie i czy uda mi się tam pojechać, ale będę starał się pojechać obojętnie gdzie, ale jeszcze w dalszym ciągu kontynuować jakąś tą wyprawę węgorzową gdzieś i złowić jeszcze kilka węgorzy. A później to już nie wiem, może nad rzekę, jak będzie troszeczkę chłodniej i gdzieś jeszcze nad dżety. No i także w tym roku za dużo nie pojeździłem i za dużo materiału nie będę miał na kolejne filmy. Kończę już, bo za dużo gadam, a za mało akcji. Akcji żadnej właściwie i nie wiem, czy będzie akcja. No ale to tyle chociażby w ramach informacji, dlaczego miałem taką przerwę. Oczywiście ta przerwa być może w nadawaniu moich filmów nie będzie aż tak długa, aż 3 miesiące, ponieważ miałem trochę materiału i dawałem ile mogłem, ale materiał mi się skończył. W tej chwili muszę troszeczkę nadrobić, pojeździć, może coś gdzieś połowić, jeżeli się uda. No i będzie może na kilka filmów jeszcze w tym roku. No ale jak to będzie, to nie wiem. Alright, zamykam się już i wyłączam się. A nie wiem, czekam na akcję. Oj, słaby mój ten wzrok jeszcze. Przed chwilą próbowałem sfilmować białą czaplę po drugiej stronie jeziorka. No ale trochę mi uciekała z kamery. Także nie wiem, czy w ogóle będzie ją widać. No i trochę ręka mi się trzęsła. No ale mam nadzieję, że coś tam chociaż przez moment jakiś ptaszek się pojawił. Czapla po drugiej stronie jeziorka. Ciągle pracuje. Cały czas poluje na coś. No, na drobnicę prawdopodobnie. Jest tutaj dużo małych rybek, bardzo drobnych. Więc na pewno na taką drobnicę.
No i po wielu godzinach oczekiwania pierwsza ryba, bardzo duża, taki 10, może 15-centymetrowy brim. No, nie po to tu przyjechałem, nie po takie ryby, no ale co zrobić, nic nie bierze, to nic nie bierze, nic na to nie poradzę. Alright. Wracaj rybko do wody i rośnij duża. Nie wiem, czy jeszcze będzie jakiś kolejny brym dzisiaj, czy już nie będzie w ogóle nic. No ale cóż, po prostu musiałem w końcu wyjechać. Obojętnie, będą ryby, czy nie będą. Musiałem wyjechać z domu, bo już nie mogłem wytrzymać. No nie jest najlepiej jeszcze ciągle z moim wzrokiem. Jednak widzę, że to jeszcze nie tak, jak powinno być, no ale może się w końcu poprawi, zobaczymy. A jak nie, no to trudno. Będę siedział w domu. Przed chwilą, sprawdzając wędkę, wyciągnąłem kolejną rybę, kolejnego olbrzyma. Tym razem taki olbrzymi malet. Znowu może z 15 cm tylko. Taki malecik. Przybliżę go, może będzie większy. O. Teraz wygląda porządnie. No już się zaczyna pomaleńku słońce chować za horyzontem. Także jeszcze chwilę i zacznie się robić ciemno. Chociaż pół księżyca dzisiaj na niebie. Pierwsza połówka. Za kilka dni będzie pełnia księżyca. Także kto wie, może do tego ryby nie chcą brać. No ale różnie ludzie mówią. Mówią, że księżyc nie ma wpływu nabrania ryb. Drudzy mówią, że ma wpływ, także nigdy nie wiadomo. Ale zobaczymy. Jak na razie widzę, że słabiutko, nic nie bierze, więc chyba ma jakiś wpływ. I tak doczekałem do wieczoru, godzina 9, już ciemnawo, jeszcze może z godzinkę posiedzę, no ale na razie nic się nie dzieje, więc nie wiem, nie mam pojęcia, czy będzie jeszcze coś, czy nie, ale raczej spodziewam się, że już więcej nic nie będzie, może z godzinkę posiedzę i potem pójdę odpoczywać, pójdę przespać się jeszcze z samego rana przy porannej kawie. Może wędki zarzucę. No a jeżeli nic nie będzie, no to nie będzie. Po prostu kolejny nieudany dzień na rybach.
No i mam kolejnego brima. W ciemnościach się złowił. No, podwójnie, jeszcze raz taki duży jak poprzedni, no, ale ciągle mały, mały, mały. Trochę za mały. O, dużo za mały. Ten może ma 25 cm. Wymiar w południowej Australii dla brima jest minimum 30 cm, także ciągle za mały. A skoro za mały, więc wraca do wody. No cóż, nie ma dużych, nie ma małych. Tylko te trzy rybki dzisiaj, no nie wiem, jeszcze chwilę może, no nie wiem, z pół godziny może pozwolę sobie jeszcze tutaj połowić, posiedzieć. No i to będzie koniec na dzisiaj. I tak oto dotrwałem do godziny 11. Miałem zamiar siedzieć do godziny 10, ale i tak jakoś przeciągałem i dociągnąłem do godziny 11. No i nic więcej już nie było. W sumie tylko trzy rybki, małe. No i wyciągnąłem już w tej chwili wędki, wystarczająco na dzisiaj. No i będę szedł odpoczywać rano. Zarzucę jeszcze raz, może na godzinkę, wędki, wypiję kawę i ruszę na drzety, tak jak zapowiadałem. No, chociaż tam też się nie spodziewałem nic specjalnego. Może być wiatr, nieprzyjemnie, zimno. Już w tej chwili tutaj jest chłodno dosyć. Jutro może być podobnie, chłodnie nawet, a na drzetach będzie wiatr, to będzie jeszcze nieprzyjemniej. No, jakoś coś ostatnio mam pecha, nie wiem, wyjeżdżam i nic nie łowię, coś słabo, także zniechęca mnie to bardzo i nie wiem, kiedy pojadę. Jeżeli nie będzie nic jutro ani pojutrze, to nie wiem, jak długo będę miał przerwę, kiedy pojadę ponownie na ryby, chociaż ciągle myślę o węgorzach. Zobaczymy. Zależy, jaka będzie pogoda, jakie będą warunki, jak będę się czuł. Okej, dobra, koniec. Zwijam wszystko i uciekam do samochodu. Jest godzina 6 rano, no i w tej chwili zarzuciłem już wędki. I może jeszcze z 2 godziny tu pobędę. No, liczę na to, że może chociaż teraz się jeszcze coś z samego rana uda złowić i pokazać.
I jest kolejna maleńka ryba do pokazania. Nieduży brym znowu. Znowu może z 18 cm tylko. I znowu taki sam, jak poprzednio, jak przed chwilą. Może był z 2 cm dłuższy od poprzedniego, może z 20 cm miał. No i zarzucam z powrotem, może w końcu jakiś większy się trafi, ale nie sądzę. Same maluchy jak na razie, a w dodatku niedużo ich. I było branie przed chwileczką znowu, dosłownie 2 minuty po zarzuceniu, ale niestety nic nie ma. Widocznie jakiś maleńki tylko. No, widzę, że przynęta ciągle na haczyku, więc na pewno była to jakaś mała drobnica. No cóż, może tym razem będzie większy, zarzucimy jeszcze raz. No i bierzcie rybki, bierzcie. I było kolejne branie, dosyć ładnie szarpnął, ale niestety nic nie ma, no bo się nie zaczepił. Na haczyki zakładam kawałki prąsów, krewetek. No, jak widać, ten bajt właśnie
ta bryma jest dobry, tylko że niestety brymów nie ma. Coś pociągnęło kilka razy, sygnalizacja zadziałała, ale niestety nic się nie złowiło, więc na pewno jakaś drobnica znowu. No tak to jest, jeszcze zarzucę z dwa razy może, już się pakuję w tej chwili i będzie koniec na dzisiaj w tym miejscu. Będę jechał na Dżety. No nie wiem jak tam będzie na Dżetach, być może podobnie jak tutaj, nic nie będzie brało, ale no cóż, jestem już tutaj nad wodą, więc nie będę wracał do domu, będę próbował dzisiaj i jeszcze może jutro, no a potem kto wie, zobaczymy, może za tydzień, dwa, może ruszę tym razem w końcu do Wiktorii na Węgorze. No i od ponad godziny już się nic nie dzieje, w ogóle żadnych brań. No w tej chwili już wędki zwinąłem i za chwilę będę stąd odjeżdżał. No, kolejny nieudany wyjazd na ryby, wydaje mi się tutaj. No ale ja przyjechałem tylko po to, żeby się jakoś wyrwać w końcu z domu i pobawić trochę, posiedzieć nad wodą. Nieważne, czy były brania, czy nie, i czy będą jeszcze brania, czy nie. Ważne, że w końcu ruszyłem. Po 3 miesiącach martwoty, siedzenia w domu, w końcu ruszyłem i może to będzie właśnie tym startem i zacznę w końcu jeździć ponownie, bardziej regularnie na ryby gdzieś. No, a czy ryby są, czy ich nie ma, to nieistotne, nie jest takie ważne. Ważne, żeby się ruszać, żeby coś robić, żeby być nad wodą, być z przyrodą, świeże powietrze, no i relaks, no, chociaż warunki niezbyt wygodne zawsze, ale jakoś to inaczej, bardziej relaksująco. No, koniec gadania. W ogóle w tym odcinku to się nagadałem, a nic nie złowiłem. No, nie wiem, czy ktokolwiek będzie chciał ten odcinek oglądać, czy w ogóle zrobię jakiś z tego materiału jakiś film. No, ale zobaczymy. Okej, to już na tym kończę i do zobaczenia na Dżetach.
No i już dojechałem na Dżety w Rojb, ale wygląda dosyć nieinteresująco, nikogo na Dżetach. Na Dżetach spory wiaterek, a ma być po południu bardzo silny wiatr, więc chyba z łowienia dzisiejszego tutaj nic nie będzie. W tej chwili bardzo niska woda też, także prawdopodobnie ryby by specjalnie nie chciały brać, jeżeli w ogóle byłyby. Także rezygnuję z łowienia na Dżetach. To samo jutro chciałem jechać do Cape Jaffa na Dżety, ale sytuacja podobna, duży wiatr. No trochę się w pogodzie po prostu zmieniło, nie miało być tak zupełnie źle, ale jednak pogoda się zmienia i wiatr szczególnie, więc nie połowiłbym tam i po prostu nie wiem, co mam robić. Prawdopodobnie będę wracał w stronę domu i zatrzymam się nad jeziorem, jak często mi się zdarza, nad Lake Albert. Będę próbował łowić tam karpie. Tylko szkoda, że nie przygotowałem się w ogóle na karpie. Nie wziąłem ze sobą większych wędek, mam małe wędki tylko i nie wziąłem również podbieraka. No, nie wiem, jak, jeżeli uda mi się coś złowić, to będę wyciągał po prostu na brzeg i jakoś tam może coś połowię. No, trudno, tak to nieraz bywa. Cóż, wsiadam do samochodu, będę pędził w stronę jeziora, do którego mam ponad 200 km stamtąd.